Dziś kilka słów o fluidach maskujących. Co to jest, z czym się je i po co to w ogóle? Witaj na kanale Srebrna Igła. Fluidy maskujące są w różnych formach. Są w takich markerach, mogą być w płynie. Są też takie w płynie z takim dozownikiem, igiełką. Ten akurat jest w markerze, ma wymienną końcówkę i służy do robienia szczegółów. No ale co to tak naprawdę jest? Tak naprawdę to jest płyn, który po wyschnięciu staje się gumą, a służy do tego, żeby zabezpieczyć kartkę w danym miejscu, żeby tam nie dostał się kolor. Można by teoretycznie zrobić to taśmą na przykład washi, tak jak tutaj jest obklejone dookoła kartka. Tyle, że musielibyśmy się bawić w wycinanie szczegółów i nie zawsze mamy pewność, czy ta taśma washi, czy jakakolwiek inna taśma dobrze przykrywa nam dany element. Natomiast tak jak tutaj widać, na przykład tym markerem można zrobić szczegóły. Ten jest akurat cienki, zdaje się, że 0,7, bo kupiłam też jeszcze 0,1-2 mm, także to są już naprawdę malutkie. A to, co tutaj dzisiaj robię, to jest tak naprawdę tylko taki bazgrołek, żeby pokazać Wam, czym ten fluid maskujący jest i do czego mniej więcej można go wykorzystać. To, co tutaj rysuję, to są różne kwiatki i później będziemy po wyschnięciu tego fluidu nakładać farbę. I to tak obficie, mokro, żeby pokazać, że pod ten fluid nic nie wejdzie. Jeżeli byśmy robili poważny jakiś rysunek, a nie taką zabawę jak tutaj, to są miejsca, na przykład sobie wyobrażam, że plażę malujemy i załóżmy wodę albo muszelki chcemy, no i całe tło musi być w powiedzmy jednolitym kolorze, no to żeby nie zamalować tych muszelek, bo wiadomo, że kładzenie koloru na kolor daje potem inny efekt, to możemy użyć tego fluidu maskującego. Mówiłam o markerze, a tutaj mam jeszcze fluid w płynie. I właśnie z tym fluidem w płynie są różne sztuczki. Zazwyczaj chcemy użyć do tego pędzelka. Ale uwaga, nigdy, przenigdy nie używamy pędzelka dobrej jakości, czyli takiego, którego będziemy używać do farb. I nie słuchajcie, że można ten pędzelek zamoczyć w mydle, wysmarować tym mydłem i potem używać. W życiu bym się nie zdecydowała na coś takiego, dlatego że ten pędzelek tak czy siak on się zepsuje. No i co mi z tego, że ja go zepsuję, skoro ja mogę iść do sklepu i kupić sobie tani pędzelek? Jeszcze lepiej, mogę użyć drugiej strony pędzelka równie dobrze, żeby zrobić kropki. Pamiętajmy tylko, że ciężej jest tym fluidem zrobić szczegóły. Dlatego dobre są właśnie te markery z fluidem. Fluid w markerze jest tutaj wskazany. Natomiast do dużych powierzchni jak najbardziej taki fluid w płynie. Zresztą ja długo używałam właśnie fluidu w płynie. Muszę powiedzieć, że chyba bardziej lubię tą formę niż formę w markerze. Po skończonej pracy, po skończonym używaniu czy pędzelka, czy patyczka do nakładania tego fluidu, warto jest od razu wytrzeć. No na pędzelku, ten akurat mam przeznaczony specjalnie do fluidu, więc był moment, że od razu tego włosie nie wytarłam. Ono jest pozaklejane i już nie ma też takiego efektu smarowania. Aczkolwiek czy jest mi to potrzebne? Na razie spełnia swoją funkcję i jest wystarczające. Jeżeli mi się nie będzie podobać, to wezmę jakiś inny tani pędzelek, którego do niczego innego bym nie użyła, tylko do fluidu. I to Wam też polecam. Tutaj mamy teraz już moment, kiedy ten fluid jest wyschnięty i można nakładać farbę. I naprawdę można sobie folgować tutaj z wodą, bo ta woda przy dobrym fluidzie, w zasadzie większość taka jest, nie powinna podejść pod spód, chyba że naprawdę, nie wiem, źle nałożyliśmy ten fluid, ale to są takie przypadki. Mi się nie zdarzyło. I nie ma tutaj znaczenia struktura papieru. Jedynie co może mieć znaczenie,
to jakość papieru i czy fluid dobrze współpracuje z tym papierem. To jest to samo, co z taśmą washi. Jeżeli nakleimy to na niektóre papiery, no nie da się nic innego zrobić. Rwie się i koniec. To samo może być z fluidem. Na papierach tych bawełnianych zauważam, że bardzo dobrze schodzi później. Natomiast na papierach celulozowych jest różnie. Jeżeli za dużo go nałożyłam, to potrafił potem porwać ten papier. Mi się papier po prostu rozmógł i zanim to wszystko wyschło, no to już połączyły się razem, tak? Te dwa, i fluid, i papier. Kolejny bardzo ważny element. Żeby zdjąć fluid, trzeba wyczekać, żeby farba wyschła. Na fluidzie farba schnie dłużej. Niezalecane podobno jest wycieranie palcem fluidu, aczkolwiek mi najlepiej schodzi właśnie jak palcem go zdzieram. A dlaczego nie jest zalecane? Właśnie dlatego, że jeżeli jest farba niewyschnięta na tym fluidzie, albo jest jej za dużo i zaczniemy drzeć pazurem po kartce, to możemy ten pigment będący na fluidzie rozetrzeć po całym obrazku. Po ściągnięciu fluidu zostaje nam taka gumka. No bo de facto ten fluid jest gumką i więcej zostaje właśnie po tym fluidzie w płynie jak po markerowym, dlatego że marker po prostu mniej tego fluidu dozuje. Ten akurat obrazek, ten bazgrołek uzupełniam sobie później różnymi świecącymi markerami, bo tak akurat czuję, że będzie dobrze, aczkolwiek można by się pobawić, bo fluidu nie trzeba nakładać jedynie na białą kartkę. Można najpierw pomalować, a potem nałożyć na ten fluid, na farbę, ale też warto jest wcześniej sprawdzić, czy dobrze będzie współpracować jedno z drugim, czy się nie ściągnie. No i generalnie to tyle o fluidach maskujących, filmach maskujących, gumach maskujących, jakkolwiek byście to nie nazwali. A to, co dzisiaj, to dzieło, które stworzyłam, to taki bazgrołek. I mam nadzieję, że informacje o fluidzie wam się przydały i skorzystacie z tego i przy różnych rzeczach, które będziemy razem rysować, też będziecie mogli z tego skorzystać. Także do następnego razu. Pa!